Cześć wszystkim z tej strony, Charmin. Witam Was bardzo serdecznie, Ujkiego. Oj, żeśmy sobie ostatnio przypomnieli, że zostałyśmy zastraszone i ogólnie, jak znałabym takie wariatki, to jeszcze by nas zaciupały, ale żyjemy, także dobrze. Co sobie przypomniałaś? Oj, Iki, nic dobrego. Ja znowu coś ukrywasz? Przecież powiedziałaś mi już swój sekret, ale teraz znowu nie chcesz mi niczegoś wyjawić? Nieważne, co się stało, ja chcę to wiedzieć. chcę podjąć decyzję na podstawie tego, co ty mówisz. Przecież mam prawo do tego, nie uważasz? No Iki, ale jak ci powiem, to dostaniesz takiego puncha wprost w twarz, że no dobra. Charmin, powiedz mi, co sobie przypomniałaś. Nie będzie już więcej sekretów. Ej. No dziewczyna, mówimy. nadzieję, że, czy to naprawdę takie złe, żeby pozbywać się ekstremistów? A może lepiej by było, jakbym powiedziała mu prawdę, nawet jeżeli to go, że tak powiem, jakoś załamie. Nie, Powiedz mi, ja. Ta rzecz, którą sobie już wspomniałam. ta dziewczyna. Ale dobra, przynajmniej teraz coś mówi. Jak już nie ma Oriona, to odzyskała umiejętność mowy, bo. Nie, bohaterka w tej grze to jakaś porażka, ale. No dobra, dobra, 30. Z tego co sprawdziłam? O nie. To usilnęliśmy na 31, także chyba może jeszcze dwa dni? Co? No nie ma mowy. W życiu byśmy czegoś takiego nie zrobiły. No, oczywiście. Co ty mówisz, Iki? My tylko wszystkie ciebie lubimy. Ha? Ha, i co? Tobie ty nawet źle z oczu patrzy. Hii, oh shit. Oh my god. O, ale Iki jest przystojny. O kurde. Nie liczy się, czy to prawda, czy nie. Ja dalej będę z nią chodził. To już będą trzy miesiące jutro, ale to się dla mnie nie liczy. Jeżeli którakolwiek z was zrobi jej cokolwiek, nie będę się zastanawiał, która, żadnej z was nie wybaczę. Jestem całkowicie poważny. Tyle chcę wam powiedzieć. Hmm, hmm, hmm. Zgięcie wszystkie marnie, durne baby. Do, ale my tylko jesteśmy tutaj, bo ciebie lubimy. Nigdy nie zrobiłybyśmy nic takiego, żeby stała jej się krzywda. No i co więcej, ikki, to znaczy, że ty już się z nami nie będziesz widywał? Iki! Nie możemy już cię więcej widywać? WON mi z mojego życia! Iki, przepraszam, że zachowałyśmy się tak samolubnie. rozwiążemy fanklub i nie zrobimy już nic, żeby przerwać waszej dwójce. Ale proszę zrozum chociaż tę jedną rzecz. My naprawdę Ciebie kochamy i. Rika, wystarczy. Jestem z Ciebie dumna. To od niej dostaniecie pozwolenie, czy będę mógł się z wami później spotykać, czy nie. Jeżeli powie nie, to oznacza nie. Oczywiście, że powiem nie. Jednakże jeżeli chodzi o moją dziewczynę, to jej plany są dla mnie najważniejsze. Żadnej z was nie, wyboczę, nie wybaczę, jak mi przerwiecie. Zrozumcie to i może jeszcze się kiedyś spotkamy. Ja naprawdę to doceniam, że do mnie coś czujecie. Naprawdę? Nie rób sobie za wielkich nadziei. O, Mary, moja głowa. Jednakże jeżeli ona tego nie będzie chciała, żadną z was się już nie spotkam. Jeżeli cokolwiek jej zrobicie, całkowicie się od was odetnę. O, to, to nie za dużo? Dziękujemy. A ty idź, wariatko, bo ciebie to powinni zamknąć. Ja nadal wam nie wybaczyłem. Rozumiemy. Ale wciąż pokazujesz nam, że tobie zależy. Może za bardzo nas rozpieściłeś swoją dobrocią. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No dobra, to chodźmy do domu. Mm, Lepszy Rika-san. mi, kurne sprzedaczu! Wybacz. Chciałaś, żebym powiedział im, że już nigdy ich nie zobaczę, prawda? Ale wiesz, menadżer powiedział mi, żeby nie sprawiać, że to, co one sobie myślą, że to jest bez znaczenia. Powiedział mi, że tylko bym je nie lubił, jeżeli one by się źle zachowały. Wiesz, to tak jakbyś się bawiła w... Wyciągniętą marchewkę. Chciałem zobaczyć, jak to zadziała. Co myślisz? Ochronię cię. A... Zastraszę je. Będę walczył. A może po prostu użyję siły mojej miłości? Zrobię wszystko, żeby ciebie ochronić. Wiesz, teraz czuję się też trochę z tym źle. One tylko i wyłącznie są biedne, bo to, to moje oczy nieszczęśliwe. Ej, iki, iki. No nic, chodźmy do domu i to wiesz. Wyjdziemy głównymi drzwiami, będąc z siebie dumnymi. U, troszeczkę uszkodziłem ścianę. Mam nadzieję, że łaka się o tym nie dowie i się nie wnerwi. Wszystko wiedziałem. <grym> Iki, nie dostaniesz wypłaty. Sorry, stary. E, tak, proszę mi potrącić to z wypłaty. Właśnie to miałem zamiar zrobić. Jednakże to naprawdę była st dobra strategia. Dobrze ci poszło. <noise> Dziękuję. A wakasa, no, oh my godness iki, ale nie rób krzywdy ścianom To nie ścianom powinieneś robić krzywdy, tylko tym durnym dziewczynom Oka Mogła takie baby A, trzydziesty pierwszy mm. Dzisiaj kończy się sierpień Ale to nic nie zmienia, prawda? A ty jesteś taki szczęśliwy Naprawdę bym się przejął, jeżeli to by coś zmieniło. Życie bez ciebie byłoby beznadziejne. A ja nie chcę ciebie w ogóle puszczać. Nawet jeżeli byś mi odmówiła, wciąż bym cię porwał. To dobrze, prawda? Kochasz mnie, prawda? Ja, jak nawet, jak mi powiesz nie, to ja nie przyjmuję tej odpowiedzi. Możesz tylko przytaknąć. Czarmin, do cholery jasnej, powiedz coś, bo. Okej. Okay. No, już już te Jaki, <grystanie> <grystanie> what the fuck? Wiesz, jeszcze nigdy nikomu tak nie rozkazywałem. A wczoraj był pierwszy raz, kiedy zastraszyłem dziewczynę. Uuu, ile to naszych pierwszych razy, to ja nie wiem. I wiesz, to też pierwszy raz, kiedy mam zamiar mieszkać z dziewczyną. Nie masz nic przeciwko. Mhm. Dlatego... Ja i tak czy siak bym cię zabrał, nawet jakbyś powiedziała mi nie. I wiesz, wyglądanie na taką zakłopotaną wcale mnie nie zatrzyma. A, ale... A, i chyba powinienem ci o tym powiedzieć. Nawet jeżeli będziemy mieszkać razem, ja cię do niczego nie zmuszę. Przynajmniej nie za szybko. Będziemy spali osobno. No dobra, to co? Idziemy na stację? Chciałbym ci kupić jakiś futon albo coś? Okej. Okay. Wiesz, ten wyraz twarzy, że ci ulżyło, wcale mi nie pomaga. Słuchaj, żebyś tylko była tego świadoma. Ja naprawdę staram się Ciebie tutaj oczarować. Musisz mnie docenić, dobra? Powiedziałem, że do niczego Cię nie zmuszę, ale sprawię, żebyś, zech żebyś zechciała. Tak, przepraszam. No dobra. To co? Spróbujemy pomieszkać. Razem przez jakiś czas, co powiesz na jeden miesiąc? Zanim ten te miesiąc się skończy, będziesz mi płakać, żeby ze mną spać. <śmów> Terere. <Tararira. śmów> <śmów> Czarny. Raczej wątpię, żebym kiedykolwiek coś takiego zrobiła, ona ułożyła całe pełne zdanie. Ach, doprawdy? Wybacz, ale jestem całkiem pewny siebie. Nawet to nie zajmie mi jednego miesiąca. Jezus, co, przestań. <grywa> Każdej nocy przed pójściem do łóżka będę ci szeptał do ucha, że cię kocham i żebyś ze mną poszła. Jak myślisz, ile ci to zajmie, zanim, mi się oprze zanim przestaniesz mi się opierać? Wiesz, co zaczynam się podważnie zastanawiać. A? Nie jesteś zbytnio pewna, żeby mi się oprzeć. Nie no, obiecuję, że nie zrobię ci nic więcej. Myślisz, że mogłabyś się mi poddać, gdybym cię tak oczarował? Mm -hmm. Playboy aś. To nie fair! Właśnie, to nie fer <laughs> idziemy wiesz jest jeszcze jedna rzecz którą chciałbym zrobić po raz pierwszy no chodź idziemy iki mm? jesteśmy przed stacją tak jest coś co zawsze chciałem tutaj zrobić Kocham wyraz twarzy tego człowieka tutaj. Oh my God! Jezu, Iki, jaki ty jesteś wysoki, jaki ty jesteś chudy? Oh my godness. Iki! Całkiem się wyróżniamy, co? Mm? Ale nie przeszkadza mi, że się patrzą. I nie dbam o to, że nas widzą. Ja. Przecież nie robię nic, co mogłoby ci sprawić krzywdę. Ja się zdecydowałem. I powinnaś się na to przygotować. Nigdy cię nie puszczę. Iki, to jest naprawdę nie fair. Stretny playboy. Naprawdę... Ale nie nie, 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 nie. Żadnych piosenek, tak? Bo to za prawa autorskie, także gomenne, ale żadnych piosenek. Eee... No, to, no to co, chyba się skończyło, nie? a powiem Wam, że. Początek mi się w ogóle nie podobał. Myślałam, że u tego dziada, po prostu myślałam, że wyjdę i już więcej tej gry nie włączę. Ale im dalej w las, więcej drzew, tak? Eee, I zrobiło się fajnie, i. In... Naprawdę szkoda mi Ikiego, bo on w sumie taki biedny, pokrzywdzony przez los był i naprawdę, tak jak to powiedział Ken, że szukał tylko i wyłącznie dobrej miłości, a, 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 a sam sobie to uniemożliwiał, tak, pomimo, że tego nie chciał. Eee. Ale jakbym miała porównać Sina do Ikiego, to Sien mi się bardziej podobał. Ale z drugiej strony też nie ma za bardzo płaszczyzny, na których tych dwóch panów można było sobie porównać. Także ja się bawiłam dobrze, mam nadzieję, że Wy też się bawiliście dobrze. No i do usłyszenia, kochani, dziękuję Wam serdecznie, pa pa!